protestu jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Rail Jedlina. Myślę, że próba nie jest zbyt wymagająca. Jest to próba placowa, będzie się odbywała na kostce, więc myślę, że nie jest to zbyt duży stopień trudności, jeżeli chodzi o wymagania. Na dzień wczorajszy przez internet zgłosiło się 42 załogi, ale to jest orientacyjna lista, więc dopiero dzisiaj będziemy wiedzieli, myślę, że koło godziny 9, bo do tej są zapisy, ile będzie wszystkich załóg. Jest to impreza dla amatorów, nie są wymagane klatki bezpieczeństwa i inne wszystkie rzeczy. Potrzebne jest sprawne auto, pilot, kierowca, no oczywiście prawo jazdy i takie wszystkie różne rzeczy, formalności. Czyli dla zabawy każdy może się pościgać? Tak, dla zabawy każdy może się pościgać. Nie jest to, nie ma zbyt dużych wymagań pod względem sprzętowym, więc wystarczy zwykłe auto i chęć zabawy. Thank you.